No, w życiu każdego celebryty YouTube'owego, Twitch'owego, czy każdego innego. No, i przychodzi taki dzień po prostu, kiedy musicie te hajsy wydać, bo za dużo ich macie, tak? I na przykład te wszystkie reflinki, reklamy, wyświetlenia. Ale tak zupełnie serio. To jest to komputer, który tutaj miałem już kupować w styczniu. Mamy już koniec roku, także tylko 11 miesięcy się spóźniłem. Nie kosztowały, to nie były jakieś wielkie pieniądze, ale też to nie było tanie. Także każdy może powiedzieć, że przepłaciłeś albo źle kupiłeś. Także to jest filmik stworzony wprost pod hejterów, którzy sobie teraz w komentarzach będą pisać i wymądrzać się, która część komputera jest tu ciulato kupiona, co można było dodać, co można było usunąć. A wy sobie siedźcie na tych swoich laptopach za 1000 zł dalej i piszcie to. No także to jest takie, wiecie, hejtowy filmik. Ale stworzyłem go po to, aby pokazać, że faktycznie jest nowy sprzęt, ale nie będę z niego jeszcze nagrywał. Muszę go skonfigurować, w sensie, wiecie jak to jest, przenieść się z jednego kompa na drugi to nie jest taka łatwa sprawa. To jednak trzeba pozrzucać te wszystkie rzeczy i tego. Przejdźmy może do środka. To jest obudowa Coolmaster, to jest prosta obudowa. Tutaj mam miejsce na dwa wentylatory, które muszę sobie zamontować. Na razie ich nie montuję, ponieważ zobaczę jak będzie chodził, jak tam temperaturki, bo nie wiem czy te dwa wentylatory po prostu zbyt dużo szumu nie będą robić. Zobaczymy jak to będzie chodziło. W środku mamy procesor. Procesor mamy tutaj nie Intela, tak, to jest AMD FX8320, czyli to jest 8 rdzeni, które są taktowane tutaj po 3,5 GHz w trybie turbo po 4. Dwie kości Patriota, także po kosztach RAM pojechałem, dwie kości po 8 daje nam 16. Mamy jeszcze dwa wolne, jakby ktoś nie miał co robić z kasą, to może sobie tam wsadzić, żeby mieć 32. I to jest gwóźdź programu, to jest GeForce GTX, konkret karta, ona jest Zotaka akurat. Zotak prawdopodobnie najlepsze chłodzenie, nie wiem dlaczego, ale chyba ten tunel metalowy plus turbina zamiast wentylatora daje chyba lepsze efekty niż gigabajtowa z Windforce'a z trzema wiatrakami. Czekaj, gigabajt ma Windforce'a? Chyba tak, nie wiem, możecie mnie poprawić. Znaczy, tak jak mówię, nie? Tutaj możecie w tym filmiku się powymądrzać, kto co wie lepiej. Płyta główna szału nie ma, wiadomo, Asus, tutaj gra pierwsze skrzypce. M5A97, zasilacz chyba mi się tak pokaże, 700 W, także już musicie teraz dodawać dodatkowe PayPale, dodatkowe donaty, bo rachunki za prąd będą konkretne. Co my tu mamy? Dwa dyski. Jeden tutaj mamy z Kingstona i to jest pod system 60 giga, czyli tam zmieścimy sobie system. System chyba zajmuje jakieś 15 do 20 giga, siódemkę będę miał. Także tu będzie system plus jakieś tam ważne programy. No i mamy tutaj ze Segeta, ja nie wiem, ja czytam, nie wiem jak się to czyta, więc mówię Segeta. Tutaj mamy 2 tera, trochę dużo. No i na przodzie mamy, tutaj mamy co? Czytnik. Tutaj mamy już z Blu-rayem. Nie wiem po co, ale okej. No i to jest prosta obudowa, tutaj jakieś dwa wejścia USB, słuchawki, pstryczek, który jeszcze nie działa oczywiście, bo nie podłączyłem. No i tyle chyba, tak? To jest to, co jest ważne w komputerze. Co chciałem powiedzieć, z tyłu duży wentylator, zobaczymy jak to wszystko będzie chodziło. Jeszcze tego nie podłączałem, ponieważ ta paczka, bo to przyszło mi kurierem, ta paczka spędziła cały wieczór w aucie zimnym, wiecie, mamy 5 stopni Celsjusza teraz w nocy, przy dobrych wiatrach, bo schodzi do zera. No i taki, no ten komputer jest jeszcze, tutaj wszystko jest chłodne, wiecie, tu, żeby nie było żadnego zwarcia, to musi jeszcze, że tak powiem, odtajać, czyli damy mu jeszcze chwilę, niech ogarnie tutaj temperaturę taką pokojową. No i będziemy uruchamiać, tak? System będziemy stawiać, będziemy się powoli tutaj przenosić na te nowe sprzęty. Czemu tak kable są dupiato zwinięte? Ponieważ ja kupowałem to wszystko w jednej firmie i oni mi od razu to złożyli, tak? Za friko. Złożyli mi to nawet bardzo fajnie, że te wszystkie końcówki są tutaj, to wszystkie kable są zwinięte w taką kubkę, bo te końcówki podczas podróży mi nie obijały tych wszystkich podzespołów, tak? Mogłoby coś uszkodzić. No to tyle. To był taki fajny wentylator. No. To był taki informacyjny, że Bąkol się dobrze sprzedał, że ma hajsy,
Znaczy, aktualnie po tym zakupie już nie mam hajsów. Czyli znowu będę dziadował i żebrał na Twitchach. Także możecie napisać, co wy byście zmienili, czy w ogóle jest tu jakakolwiek dobra rzecz w tym komputerze, bo ja już wiem, że zaraz każdy będzie mądrzejszy jeden od drugiego. A prawda jest taka, że jak ktoś coś kupuje, to jak się słucha kogoś ślepo, to też trzeba mieć naprawdę bardzo wielkie zaufanie, a ja tutaj po części się posłuchałem swojego głupiego przeczucia, a po części się posłuchałem osób, które się znają na tym i mi doradziały. No. To tyle. Dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia. I tyle.